Witam Was bardzo serdecznie w politycznym przeglądzie tweetów. W zeszłym tygodniu na polskim Twitterze mówiło się m.in. o proteście nauczycieli, manipulacji w faktach TVN oraz o wypowiedzi partnera Roberta Biedronia, pana Krzysztofa Śmiszka. Do strajku pewnie dojdzie, broniarz o proteście nauczycieli. Nauczyciel dyplomowany wypowiadający się w fakty TVN podobno zarabia 2600 zł netto, to około 3600 zł brutto, a zatem 1000 zabiera na dzień dobry państwo, potem VAT-y, akcyzy, etc. Dlaczego o tym nikt nie mówi? Jak nie? No pan mówi, konfederaci. Kiedy ktoś z was był w jakiejś publicystyce w telewizji rządowej albo TVN? Rząd broni się przed wypłynięciem logiki na szeroką wodę. Tym się różni socjalizm od wolnego rynku, że w socjalizmie nauczyciele muszą protestować, by wywalczyć podwyżki u polityków, a na wolnym rynku nauczyciele muszą coraz lepiej uczyć, by wywalczyć sobie wyższą zapłatę u zadowolonych rodziców. Prezydent Andrzej Duda o pensjach nauczycieli. Obawiam się, że nie da się ich w krótkim terminie podnieść o 1000 zł. Ten postulat ma charakter bardzo mocno polityczny i populistyczny. A 1 200 000 000 zł dla TVP to mocniej polityczne czy populistyczne? 1000 zł z 500 tysięcy nauczycieli równa się 500 milionów złotych, rocznie 6 miliardów. Jeżeli 6 miliardów złotych to populizm, to czym jest 25 miliardów na niedziałające 500+? Żeby dać nauczycielom żądane 1000 zł miesięcznie, rząd musiałby komuś zabrać pieniądze, na przykład 13 emerytom albo 500 zł na pierwsze dziecko. Wiadomości TVP. TVP, czy wy właśnie przyznaliście, że PiS musi jednemu zabrać, żeby drugiemu dać? No czas najwyższy. Wiadomości TVP, żeby dać podwyżki nauczycielom, trzeba by było zabrać emerytom lub beneficjentom 500+. No jak to? To rząd nie ma własnych pieniędzy? Nagle trzeba komuś zabierać? W TVP odkryli, jak działa budżet? Dyskusja o tym, ile powinien zarabiać nauczyciel, jest żenująca. Są nauczyciele, którzy powinni zarabiać kilka razy więcej i są tacy, którzy powinni wylecieć na zbity pysk. Wsadzanie ich do jednego worka to psucie edukacji naszych dzieci. Najpierw groźbą strajku podczas matur, potem groźbą braku promocji uczniów do następnej klasy. Nikt nie zaszkodził więcej niż broniarz relacjom nauczyciele-rodzice. Sławomir Broniarz u Roberta Mazurka w RMF FM. Wie pan, Patryk Jaki powiedział, że on życzy wszystkim nauczycielom, żeby zarabiali tyle co pan. Kiedy pan ostatni raz uczył uczniów? W 1995 roku. Chwalić Boga, minęło od tego czasu 24 lata. Pan zarabia teraz za 4 razy tyle, co normalny nauczyciel. Nie, natomiast zwracam uwagę na to, że na moje zarobki składają się tylko wyłącznie członkowie związku. Na pańskie zarobki składa się wielki majątek ZNP, o tym możemy porozmawiać. Do ZNP należy 5 hoteli, 8 domów i ośrodków wypoczynkowych, 3 sanatoria oraz na wynajęcie, proszę Państwa, 7 pięter w centrum Warszawy, jak ktoś ma ochotę. Partner Biedronia. Każdy homofob zostanie ukarany z więzieniem włącznie. Wprowadzimy takie przepisy, zapewnia Krzysztof Śmiszek. Panie Śmiszek, mam pierwszych homofobów, kandydatów do pierdla. Pierwszy to Jan Rostowski, drugi to Robert Biedroń. Obaj tropią homoseksualistów w PiS. Nie ma za co, pozdrawiam. Panie Śmiszek, a ja uważam, że prawdziwe małżeństwo to związek kobiety i mężczyzny. Czy w związku z tym mam czekać na pozew? Pan Śmiszek, partner Biedronia, grozi, że będzie zamykał do więzienia każdego homofoba, który zagraża bezpieczeństwu osób LGBT. Tak właśnie wygląda LGBT w praktyce. Z jednej strony indoktrynacja i deprawacja najmłodszych, a z drugiej zakaz krytyki. Homozamordyzm. Koło LGBT w Sejmie. Tak, to jest ten powód, dla którego warto głosować na wiosnę. I jeszcze ta walka z homofobią, która w oczywisty sposób oznacza, że nie będzie można ich w najmniejszym stopniu krytykować. Miodzio. Policjanci pilnujący pomnika Smoleńskiego ścigali 2 nastolatków, którzy wcześniej bawili się obok monumentu. Na policjantów spadła krytyka, że zajmują się błahymi sprawami. Po prześmiewczym materiale faktów na TVN policja publikuje nagranie, jak nastolatki wjeżdżały hulajnogami na pomnik smoleński. Zachęcamy fakty TVN do obejrzenia naszego filmu, a nie tworzenia fikcji. Czy to jest jazda hulajnogą przy pomniku, czy po pomniku? TVN kłamie. Szok i niedowierzanie. TVN chyba nie ma sobie nic do zarzucenia, skoro właśnie linkują do wczorajszego zmanipulowanego materiału w faktach. Dzieciaki urządziły sobie konkurs skoków na pomnik upamiętniający śmierć 96 osób, w tym prezydenta i pierwszej damy.
No to teraz czekamy, aż wszyscy wielce oburzeni na polską policję po prostu przeproszą. Szczyt przestępstwa w czasach PiS. Przejechać na hulajnodze w koszulce z napisem Konstytucja przez plac bezprawnie przejęty przez ministra z PiS. I zupełnym przypadkiem wskoczyć tą hulajnogą na pomnik. To nie tyle przestępstwo, co chamstwo. I szkoda, że niektórzy politycy tego bronią. Policja zatrzymała nastolatków jeżdżących na hulajnogach pod pomnikiem smoleńskim. Pewnie myśleli, że jeden z nich to falenta w przebraniu. Chłopcy uderzali kołami hulajnóg o pomnik. Zostali przez policję pouczeni, następnie zwrócono im hulajnogi. A więc właśnie, ten film pokazuje, że interwencja policjantów w sprawie hulajnóg była słuszna. A to niby dlaczego? Niszczą te schody? Nawet upomnienie to przesada. Chyba, że to sarkazm, bo to ich pomnik, to wolno. Czy gdyby Gdańsk postawił pomnik prezydentowi Adamowiczowi i ktoś w podobny sposób go traktował, czy fakty TVN nie zrobiłyby z tego tematu w wydaniu głównym? Monika Rosa o Pawle Rabieju. Wypowiedź Pawła Rabieja była bardzo wyważona. Mówiła o tym, że pewne elementy trzeba wprowadzić stopniowo. Tutaj nie można dokonać żadnej rewolucji społecznej, nie można zostawić nikogo z tyłu za sobą. Paweł jest gwałtowanym gejem. I jest w stałym związku. Nie dziwię się, że chce mieć dzieci. Każda kochająca się para, jeśli decyduje się na posiadanie dzieci, to po prostu chce je mieć. Natomiast on jest niezależnym politykiem i ma prawo do swoich wypowiedzi. Premier Mateusz Morawiecki. Zdecydowaliśmy się na zwiększenie deficytu budżetowego do 2%, może nawet 3%. Będziemy starali się, żeby było poniżej 3%, bo takie są reguły Unii Europejskiej, a my jesteśmy dobrym krajem członkowskim Unii Europejskiej, i z tym sercem na dłoni daliśmy wszystko, co na ten moment jest możliwe. Jak informuje portal W Polityce, minister finansów Teresa Czerwińska pod koniec lutego w rozmowie z premierem Mateuszem Morawieckim podała się do dymisji. Szef rządu jej jednak nie przyjął. Odpowiedzialna kobieta, czego o jej szefach już powiedzieć się nie da. Jeden z członków rządu anonimowo nazwał minister finansów Teresę Czerwińską znakomitą ekonomistką, która nie rozumie, że budżet Polski nie jest celem samym w sobie, lecz służy realizacji polityki PiS. Zapowiedź premiera Morawieckiego o deficycie na poziomie 2-3% PKB oznacza zadłużanie się na poziomie 40 do 60 miliardów rocznie. Krótko mówiąc, pieniędzy na piątkę PiS nie ma i trzeba je pożyczyć, by je przejeść. To może skończymy z tą obustronną licytacją na obietnice i populizm. Tymczasem w Ministerstwie Finansów. Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt ustawy, który ma przywrócić transport autobusowy w tych miejscach kraju, w których on nie istnieje. Specjalnie do tego utworzony fundusz będzie rocznie kosztował 800 milionów złotych. Zakaz handlu w niedzielę dał się we znaki Grycanowi. To źle wpłynęło na nasze wyniki. Mamy dużo mniejsze obroty i musimy bronić się, żeby wystarczyło na czynsz. Grycan zamyka punkty w galeriach handlowych. Walczymy o to, żeby nie zwalniać ludzi. No to pracownicy lodziarni Grycan z galerii handlowych będą mieli wolne nie tylko niedzielę. Podsumujmy konwencję PiS i PO. PiS. Zadłużymy Polaków, aby dać im nowy socjal przed wyborami. Tłum winszuje. TVP kręci materiał o wspaniałym rządzie. PO. Przywrócimy zabraną demokrację, ale zostawimy socjal PiS. Tłum winszuje. TVN kręci materiał o charyzmie Schetyny. Robert Biedroń o tym, co zwykle. Gdybym ja powiedział, że pan jest hetero, to bym powiedział, no jestem i co z tego? Ale jak już bym powiedział, że pan jest gejem, czy powiedziałbym, że Kaczyński jest gejem, to będzie wielka afera wokół tego. Czyli pana, zdanie, tak. Czyli pana coś zdaniem jest nie tak. Wskazywanie palcem, kto ma jaką orientację, jest w porządku? No nie, to nie chodzi o to, kto ma jaką orientację. Ale o to tylko chodzi. Ludzie mają prawo do swojej tożsamości. Dzisiaj w PiSie jest tak. Jak pan sobie wyobraża, że pani Pawłowicz, pani poseł Pawłowicz by się wyautowała, że jest lesbijką. Co by się działo w PiSie? Nie wiem, z tego co pamiętam, pamiętam prezesa Kaczyńskiego, który kiedyś w Brukseli powiedział,
że jeden jakiś bliski współpracownik jest gejem i zna gejów. Przy tej nagonce na osobę LGBT, jak byłby potraktowany taki poseł czy posłanka, gdyby zrobiła to? Ale prezes nie mówi, że chce, przepraszam, wsadzać do więzień homoseksualistów. On mówi tak, tolerancja całe szczęście, tak, dziękujemy bardzo, afirmacja panie redaktorze. Nie. Polska ma szczęście do prezydentów. Komuch, agent, pijak, zdrajca, idiota i człowiek mem. Może trzeba wyczyścić przy urnie ten urząd i zacząć blokować socjalizm w pałacu. Wszystko prawda, ale byli jeszcze inni oprócz Wałęsy. Kreatywna księgowość spowodowała, że rząd przeznaczył 10 miliardów złotych mniej na służbę zdrowia, a liczba zgonów bardzo szybko wzrasta. W 2016 roku 388 tysięcy zgonów, w 2014 404 tysiące, a w 2018 roku 414 tysięcy zgonów. Według prognoz liczbę zgonów z 2017 roku mieliśmy osiągnąć w 2029. Leszek Miller u Roberta Mazurka. Ja panu przypomniałem tylko to, że pan miał czas, kiedy mógł to zrobić. Ale ja panu mówię. Iście tego Polska, nie zrobili. Polska, no. Polska po 89 roku dzieli się na dwa etapy. Do momentu, w którym nie była w Unii Europejskiej i od momentu, w którym jest w Unii Europejskiej. Otóż to są rzeczy nieporównywalne. Panie premierze, ja już nie będę, wie pan, bo, że powiem szczerze, mnie krew zalewa w jednym przypadku. Ja mam serdecznego przyjaciela Jana Krzysztofa Kolusa, który to wybitny artysta, mieszka na Mazurach. I on mi pokazuje czasami takie miejsca, gdzie, wie pan, nie dojeżdża żaden autobus, gdzie ludzie nie mieli żadnej pracy, dla których błogosławieństwem były samochody ze złomu z Niemiec, bo wreszcie mogli tym złomowym samochodem dojechać do pracy. I wie pan co? Wyście wtedy rządzili przez te wszystkie czasy, przez nie, te wszystkie lata. Nie, tak, proszę pana, nie. Pan mówi o początku transformacji, nie, zwłaszcza o likwidacji PGR-ów, ja które mówię o latach, także 93-97, kiedy pan rządził. Nie, proszę pana, a polska transformacja dotycząca gospodarki, plan Balcerowicza zaczął się wtedy, kiedy myśmy nie rządzili. Pan mówi, szanowny panie premierze. PGR zlikwidowano w czasach, kiedy myśmy nie rządzili. To jest światopogląd idealistyczny, a tam jest empiryczny. Jak pan tam pojedzie, to niech pan pogada z tymi ludźmi, niech pan ma ale odwagę. Ale ja wielokrotnie z tymi ludźmi gadałem. Tak. Pan idzie na Mazury do pensjonatu pana Czarzastego, luksusowego pensjonatu, a nie do ludzi, którzy tam mieszkają naprawdę. Co pan takie rzeczy opowiada? Na koniec przedstawiam trzy najciekawsze tweety pana Janusza Piechocińskiego. Dolnośląski ZUS. 30 groszy. Tyle wpływa na konto wrocławianki, która w swoim życiu przepracowała 4 miesiące. Najwyższą emeryturę wypłaca ZUS mieszkańcowi Wałbrzycha. 13 tysięcy złotych dostaje pan, który na emeryturę przeszedł dopiero po ukończeniu 72 lat. Po 53 latach pracy liczba kiosków z prasą zmniejszyła się o połowę. Specjalistom od młócenia przypominam, cep zbudowany jest z dwóch kijów, dzierżaka dłuższego i bijaka krótszego, zwykle dębowego. Ich cieńsze końce połączone są rzemieniem, zwanym gązwą lub gackiem, a na Zamojszczyźnie kapicą lub metalowym przegubem nazywanym ósemką. I to wszystko, co na dzisiaj dla was przygotowałem. Jeśli w tym tygodniu natkniecie się na jakieś dziwne, śmieszne lub bulwersujące tweety, to jeśli chcecie, możecie udostępnić mi linki do tych tweetów na Twitterze, Facebooku lub w komentarzach pod tym nagraniem. Dajcie lajka, subskrybujcie, udostępniajcie na Facebooku i do usłyszenia wkrótce.